Chrzest Polski, który przyjął Mieszko, wydaje się takim tematem trochę dzisiaj zapomnianym. Znaczy ludzie wierzący też nie za bardzo wiedzą o tym mówić inaczej niż o dawnym jakby wspomnieniu, symbolu sprzed 1000 lat. Tymczasem wydaje się, że chrzest ma ciągle też dla nas znaczenie. To znaczy wtedy zaczęła się polskość, która tak bogato w historii się rozwinęła. I bardzo dobrze, że teologia polityczna co miesiąc ten temat podejmuje. Wprawdzie do nowych obchodów milenium zostało nam jeszcze ponad rok, ale myślę, że powinna się zacząć praca nad przypomnieniem, co chrzest dla nas znaczył, i ten trzeci numer teologii jest na pewno dobrym początkiem dyskusji, która powinna się szerzej rozlać po polskiej prasie, która powinna poruszyć polskich intelektualistów. No i za to wypada teologii politycznej bardzo podziękować.